Dobra, wracamy. Tak tu się zapalało jakąś latarkę albo coś. Bo ciemnica straszna. Dało się tu jakoś zapalić latarkę jakąś? No dobra, siemanko Harry Potas. Dobra, i tak, i postępy, to tak, bo robimy sobie, w sumie dawno nie grałem, więc muszę się trochę rozgrzać. Wyzwania, pierwsze wyzwania bandyckie to jest okradnie 5 miejscowych, musimy jednego okradnąć. Mamy jeszcze zadanie z mistrza łowiectwa teraz, żeby 3 króliki w idealnym stanie. A, w ten sposób, że lasce mi okradam, dobra. A kolejna sprawa, jak tu rozegrać sprawę z tym straszną tą? Dobra, tu się rozłożę, ciemnica straszna, zrzemnę się i prześpię do rana. To powinno rozwiązać problem. Zaznać przedmioty w ekwipunku? O, patrzcie co mogę zrobić. Kozak, zróbmy to. Przy okazji zjemy, bo ostatnio się słabo odżywiam. Wydupiło cię na Podlasie. I od razu zjedzmy. Muszę trochę zjeść, bo ostatnio się słabo odżywiam strasznie. Dobra, i sarninę też co upieczmy. A, schowajmy trochę sarniny, się przyda na później. Dobra, przygotujmy też kolejną porcję. Nie macie, czy masz latarnię? Latarnię mam? Dobra, przygotujmy ile tam się da tych porcji tej pysznej sarniny. Lepiej mieć trochę mięska w ekwipunku, jak to się mówi. Wiem, że powinienem robić misję, ale długo nie grałem w Red Dead, więc muszę się trochę, tak wiecie, wczuć w klimat. Dobra. Użyj szybkiej podróży. O, patrzcie, może chcę gdzieś tam potręgować, co nie? No jak nie wiedziałem. Śpi. Poranek, 8 godzin. Dobra, idę w kimono. Widzimy się rano. Co cię podkusiło na polowanie? Przedpowiedziałem przed chwilą, długo nie grałem. Nowy wpis w dzienniczku. Bułkę se zjem. Dobra, ciekawe czy stan, bo jestem ciekaw jak szybko, jak długo muszę się dobrze odżywiać, żeby stan, tutaj tempo zużycia, waga przeciętna, no i proszę. Nabrać na wagi, już przeciętna waga. Jak kondycję zwiększyć, biegając? Elo, elo, panie debilu. Co, nie podkusiło na polowanie? Nie wiem w sumie. Dobra, chodźcie, napadniemy sobie. A, poczekaj, przygaszę ognisko, żeby nie było. Zwiń obóz. Dobra, zwińmy obóz. Co dziś będzie na streamku, jak to się mówi? Nie mam pojęcia. Dobra, bydlak. Chodź, zapolujemy. A nie wiem sobie, co zrobimy. Zapolujemy na jakichś jego mościów. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Tutaj i tak, jedno zadanie mamy. W sumie zadanie mamy tu, jakieś kosmicznie daleko mamy. A, to też fotograf, kojarzę typa, dobra, podjedziemy tam. Podjedziemy sobie tam. Niech będzie. Już dawno w to nie grałem, więc tutaj się pewnie dało pociąg gdzieś złapać, co nie? Znając życie, bo tu jakoś tak pociągi jeździły. O, tutaj jest stacja, no nie, tu jeździły pociągi, tu jest chyba stacja. A ja jestem... Gdzie kurwa jestem? Tutaj jest znacznik. A tu aż jestem, tu mnie wyjebało. No, jaki etap fabuły? 69%. Grzywne w danym terenie to mogą na ciebie nasłać na łowców nagród? No, wiadomo.
Pewnie tak, ale ja jak... Ale bywa i tak, no. Dobra, jak się celuje w ogóle z tego? Da się w ogóle wyciągnąć shotguna? Da się. O, a propos jelenia. Nie, muszę króliki w idealnym stanie upolować. To w ogóle ciężkie zadanie jest chyba, co nie? Takiego królika widać. O, w tą stronę jadę. A propos wyzwań, no i obrabić jeszcze iluś tam mieszkańców muszę. No swoją drogą. Dwa różne zwierzęta, dwóch różnych gatunków muszę upolować za pomocą jednego... Jednej umiejętności tego świderka. Musiałbym mieć polu widzenia. I trzy króliki w idealnym stanie. O, tutaj. Chodź. Tu mamy jelenie. Ale mamy jakiegoś frajera. Dobra, ograbmy go. It's a prank! Chodź! Dawaj tutaj na pobocze, żeby nikt cię nie znalazł. Kurwa! Leżeć! Uderzył mnie. Dobra. Dobra, jak tutaj go się ciągnęło? Teraz. Ograb. Podnieś. Chodź na chwilę. Dobra, chodź. Trochę daj, chodźmy dalej, bo jak ty będziesz tak krzyczeć, to zaraz ktoś tu przyjdzie, a nie chcemy tego. No. Dobra, okej. Połóż się tutaj. Teraz ciebie ograbię. Dobra, zobaczmy, czy dostanę wyzwanie za to. Czekaj, musimy to sprawdzić. W graczu. Graczu? Nie w graczu. W postępach. Wyzwanie. Okradnij 5 mięciu miejscowych. Ty nie jesteś miejscowym? Czapkę ci zrzucił. On nie jest miejscowy? Nieznajomy. Chyba nie jest miejscowym. Jak coś. Nic nie widziałeś, byczku. Co tam ciekawego? Dobra, niech się zrzemnie. Lepiej nie ryzykować, żeby ten naskarżył policji. Musisz obrabować dom. A, dom muszę obrabować. No, to... Czyli to jest trochę trudniejsze. Dobra. Obrabować dom. No dobra, no brzmi jak świetna zabawa w sumie, czemu nie? Same jelenie. Nie, ja potrzebuję. O! A, czyli on nie obróci się. Bo muszę zabić królika i jelenia w jednym rozmachu. A swoją drogą, że muszę mieć idealne króliki, to tam swoją drogą. On chyba też nie jest tutejszy. Musimy jakiś dom obrabować. O, tutaj są jakieś domostwa. To co wy myślicie na tym, żeby tutaj ich obrabować? Nie, to peron, kurwa. Myślałem, że dom. Ej, tam są jakieś domy. To jest chyba jakaś wioska. No, Emma Ranch, dobra. Jak myślicie? Na początku chodźmy na drinka, a potem obrabujemy ludzi. No, zamknięte. Myślicie, że idzie tu kogoś obrabować?
Co jest? Węcwale? O co chodzi? Jakiś problem? Hey, fella, you seen a dog around? She went and got herself lost. Poor thing's been gone for hours. Tylko konkretne domy? Co masz na myśli, mówiąc tylko konkretne domy? Strasz mówi strasznymi zagadkami. No. Okradli 5 miejscowych. Any chance you could help me find her, please? Yeah, sure, I'll keep a lookout. Oh, thanks a ton, mister. Poor girl must sure be hungry about now. Piesek się zgubił. She's a big yellow dog. I'll be under that big tree near the edge of town if you find her. Thanks for this. Jak ja nie mam znaleźć pieska? Piesek! Azor! Kurwa, no nie mam pojęcia, jak ja mam znaleźć pieska. Czyli co, mówicie, że tego też bym, jakbym tutaj okradł, to by nic mi to nie dało? Piesek! O! Been a while since you were through here. A tego mogę. Go on, have yourself a quick nosy. A tego mogę okraść i dostanę wtedy, co mogę sprzedać? Złota obrączka. Czemu nie? Platynowa obrączka. Dobra. Bimbera nie chcę sprzedać. Platynowy zegarek. Wynalazny, sam wynalazek i na instytucji telegraf. Dobra, trochę jest się ten. No. A to nie jest tak, że miejscowych, że ludzi, czy jak? No nie wiem przecież, skąd ja mam wiedzieć. To ja was się pytam. Dobra, możemy go w sumie okraść, ale właśnie nie wiem, czy jego. Bo nie wiem, czy miejscowych, co to znaczy miejscowych okraść, że co, że w mieście? Że ludzi? Może, że ludzi w mieście. Dobra, piesek! Piesek! Biegam sobie po ten i szukam pieska. Piesek, gdzie jesteś? Dobra, sprawdźmy, czy tutaj go nie ma. Piesek! Po grządkach. Drzwi zamknięte. Piesek! Halo! Szukam psa. Get out of here, damn it! I need your money, tough guy. Don't try nothing dumb. You think this is smart? Come on. I will kill you. Good. Right here. Come on. You're dead. Nie pamiętam, jak się broniło. Jak się broniło swoją drogą? This ranch is gonna. Okay. Dobra, cicho. Nikt nic nie widział. Is that worth fighting over? Dobra, może to się liczy jako. Nie, chyba to się nie liczy jako to, co chciałem zrobić, ale przynajmniej go nie zabiłem. Piesek! Chodzi o to, że okradnie kogoś ze swojego miasta. Jakie to jest moje miasto niby? Ej, słyszę go! Piesek! O, tu jesteś, psino! Oh, there you are. Follow me, girl. Come on. Dobra, chodź. Dawaj, piesku, biegnij. Dobra, łatwo. Kurde, my to jednak jesteśmy dobrymi ludźmi, co nie? Ej, ty, bydlaku, pieska znalazłem. Piesek, hał, hał. Proszę bardzo, piesek. Jak się patrzy? Come on, you dumb dog. Hear me? You don't get here right now. I swear I'll stomp on your paws. Where are you going? Get back here, damn it! You get back here.
No nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Ej, czy na pewno wiesz... Na pewno jesteś pewien, że wiesz, jak tak traktujesz się zwierzęta? Bo chyba nie do końca. Ten człowiek chyba nie wie, jak się traktuje zwierzęta. Dobra, pobiegnijmy za nim, zobaczymy, co zrobi. Nie moja, właśnie, że moja sprawa. Jeśli chodzi o pieski. Ale mnie rozjuszył. Dobra, okej. Okay. Tym razem się wstrzymam, ale mam ochotę go zakneblować. Dobra, dobra, opanowanie. Opanowanie, nie dziś. Stop! Nie ma czety, kurwa. Chodź tu, cwaniaku, nie będziesz tak psiesków traktować. Wracaj tu, jak się rzuca na przeciwnika? No już któryś raz próbuję się rzucić na kogoś i mi się nie udaje. Wracaj tu! Wracaj tu, gałganie! Już któryś... Naprawdę go będę musiał postrzelić w nogę. Kurwa, ta broń jest maksymalnie niecelna. No strzelaj, debilu! Wracaj tu! No i spierdolił, no nie wierzę. Na koniu go goń, gdyby mój koń tutaj był chociaż. No nie wiem, no i spierdolił, no normalnie w świecie. Dobra, chodź, bydlak, mamy sprawę do załatwienia. Okej, fella. No, a klawisz ataku to jest F chyba, tak? Czy jak, który to jest klawisz ataku? Dobra, gdzieś w tą stronę pobieg. Może jeszcze go złapię. Halo! Wiem, że tu kurwa jesteś. Wyjdź z otwartymi ramionami. Dobra, chyba jednak go zgubiliśmy. No, tym razem ci się udało. Dobra, no nic. Wracamy, mamy biznes do załatwienia, więc wracamy. Trochę sobie pobiegałem, ale nie wiem, czy ta kondycja tak szybko wskakuje. No nic, chyba czas tutaj wyszedł jakąś misję wykonać, bo sobie tak pojeździliśmy. Fajnie, fajnie, ale nadal nie wiem, jak się robi te napady, więc... W sensie, jak to tych miejscowych okraść. Na którym etapie jesteś? Rozdział 5. W sumie, co się wydarzyło do tego rozdziału 5? Ktoś ogarnia? Może streścić, bo nie pamiętam. Ale tutaj chwilę odpoczniemy, bo konik się zmęczył. Nie no, byłem dokładnie tu, gdzie teraz jestem. Na 5 rozdziale. Ewentualnie to jest 6 rozdział już, ale po prostu jest zaznaczony w tryb fabularny, jest tylko 5. Swoją drogą, jak wygląda zapis? Tu są ziemie Murfresh, to było chyba ostatnie, co zrobiłem. A zapiszę się gdzieś randomowo. Nie robisz misji z królikami? Jak no mogę zrobić sobie misji z królikami. Ale chciałem zrobić jakiś napad.
No dobra, jest też misja. Tak jak mówisz, żeby idealnie kilka królików idealnie upolować. No to w sumie zaraz możemy to też zrobić. O. Prison transport, keep clear. This isn't right. Let me out of here. It weren't my fault. Przenosicie więźnia. Like we haven't heard that before. Boom. Now. He wants the woman. Used up my patience. Yes, child. Co ja zrobiłem? Kurwa. Debilu. Debilu, złaź z tego! Kurwa, no złaź z tego jebanego wozu! Ja pierdolę. Już szybko musimy zejść z głównej drogi. Szybko, szybko, szybko. Oh, come on. Let me out of here. Kurwa, pełna moc, motherfucker! Please, please, I'm begging you. You bastard. Ja pierdolę, co on odjebał. Dobra, cicho tam. Uratuję cię, ale musimy na początku stąd spierdolić. Kurde, od razu grzywna. Przecież w pobliżu nikt nie widział, że ich zajebałem. Kurwa, $55. Ja cię kręcę. No patrz, cały czas są za mną. Kurwa, nie wierzę, co ty odpierdalasz. Tu jest jebany zamek! A widzę, tu chyba. No, co jest? Co, tylko tyle? Narażałem na ciebie życie, wracaj tu! Wracaj tu! Narażałem życie, żeby cię uwolnić! No, o co chodzi? He? Czemu się tak zachowujesz? That horse don't listen. Nie no, niewiarygodne po prostu. No niewiarygodne po prostu, co nie? I jeszcze jestem, mam grzywnę teraz. Masakra po prostu. Dobra tam. Twoje konie są zbyt daleko, by usłyszeć jakieś zdanie. Co? Dobra, trudno. Zapoluję na, tak jak planowałem, na króliki. Aha, okej. Nie, dobra, zapoluję na króliki, mam nóż myśliwski. O nie, ściemnia się. Gorzej idzie burzu. O nie! Miałeś ją złapać? Po chuj miałem ją złapać w sumie. Po co ją uwalniałem? Uwalniałem ją po to, żeby ją złapać? To nie ma sensu. No. Uwolniłem ją, bo ją uwolniłem. Mogę ją złapać, ale totalnie nie wiem czemu miałbym to zrobić. Gotcha now. Jesus. Shit. Co tam ciekawego?
No. W ogóle się nie odcięczyłeś, babo. A i co? Dobra, żeby to była, mam nadzieję, że się oddzięczy w przyszłości. Dobra, uwolnimy ją, może się w przyszłości oddzięczy. Już, zmiataj stąd, babo. Zmianie ich zmiata, może w przyszłości się oddzięczy. Dobra. Mój kon ma wyjebany znowu na mnie, dobra, trudno. Na króliki zapolujmy w końcu. Króliki. Mam idealny poziom honoru, od co? Mój koń jest za daleko, żeby do mnie podbiec, nieźle. A, ładnie upolowany, co nie? Nie no, bez konia to nic nie zrobię. Borsuk amerykański. Zły stan? Przecież nożem go jebłem, to jak jebnąć, żeby zły stan nie był? Hmm? Już skupieję po prostu. No i jebłem go normalnie, sieci jebłem go nożem. Strzałę jak strzeliłem, to tak samo. Bo muszę mieć tam w polowaniu wieczej. O! Kurde, swoją drogą teraz sobie przypomniałem, ja dawno alkoholu już nie piłem. Gdzie tu? O właśnie, alkohol, zapomniałem. Silny tonik? Gdzie tu się alkohol pije? Gdzie była ta cała lista rzeczy, których mam? O, dzienniczek. Dawno tu nie zaglądałem swoją drogą. Tutaj chyba opisywałem swoje wszystkie te przygody, co nie? Jakbyś to pewnie przeanalizowali, to poznałbym całą historię, co się wydarzyło. Kurde, no trochę rozpisane to jest. Ja cię kręcę, jak ja to rozpisałem. Dobra, wystarczy tego rysowania. A, znowu otworzyłem dziennik. Jak się otwierało ten taki mój podręczny, no... Tę książeczkę z przedmiotami. Dało się jakoś otworzyć chyba, nie tylko to było. No bo dziwne, że nie miało żadnego alkoholu. Wiecie, o co mi chodzi? No ten, jak się otwierało? No byczki, katalog, o! No właśnie, B. No, zobaczmy. Kurde, taki, aż tak mało mam alkoholu?
Doświadczenie w zdrowiu. O, fajne. Muszę sobie to kupić właśnie. Dobra, wróćmy na razie ten. W ogóle to mogę rośliny te pozbierać chyba jakieś, bo czasami to można znaleźć. Dobra, wróćmy do naszego konia. Powiem wam, że śmiesznie się gra tak w Red Redemption'a po takiej przerwie. Jak coś robisz, rabujesz, zakładaj maskę. A, faktycznie, zapomniałem o tym. Zapomniałem, że mogę robić napady w masce. O. Ale to chyba koń, w koniu muszę mieć tę maskę. A koń, kurde, no konia gdzieś wyjebało. Konia nie ma, muszę na piechotę zapierdalać. O, jest i królik. Nie, dobra, nie trafię w niego i tak. Dobra, weźmiemy tego konia tymczasowego. O, nieważne. Dobra, gdzieś tu musi być ten. Aha, zmęczył się. Dobra, już, już, już odpoczywasz. Na B jest katalog. A maski to aktualnie nie mam chyba po prostu, bo ona w koniu jest chyba. No i co? Tak ciężko było przybiec? Muszę... O, tutaj jest maska chyba. Gdzieś tu? O, a może się dało jednak? No nic, jesteśmy teraz lekko poszukiwani. O. Króliki zabite z wierzchowca, 5 na 5, nice. Jeździec. Wszystko z wierzchem, 3 przeszkody w 15 sekund. Ciekawe jakie ciało będzie, poczekajcie. Aż zobaczę. Czy będzie idealna skóra, bo w sumie bez zadraśnięcia na tą sprawę. Nie, chyba była jedna gwiazdka, co nie? Kurde, szczerze mówiąc nie wiem jak to zrobić, żeby była idealna skóra. Zły stan, No dobra, trudno. Położymy to sobie na koniu i pojedziemy po prostu, załaduj. Na koniu masz maskę płócienną, co? O kurwa. O, teraz jesteśmy maksymalnie zamaskowani. Ej, to kozak. Dobrze wiedzieć, że możemy ten popełniać. Następnym razem tak będziemy robić. Jakbym wiedział, to bym od razu tak zrobił. Ora, tak niestety mamy grzywnę, więc trochę niedobrze. Inkognito, maksymalnie inkognito, tak. Maksymalnie.